Co trzeba robić, żeby mieć większe borówki? Jednym ze sposobów jest regularne zbieranie. To znaczy, jak część borówek dojrzewa, to już je zbieramy i później dopiero zbieramy kolejne, a nie czekamy na przykład aż wszystkie dojrzeją, tylko zbieramy sukcesywnie, bo dzięki temu, jak zbierzemy jedne borówki, to roślina może się skupić na pozostałych borówkach, dostarczać im substancji pokarmowych i nie musi jakby zaopatrywać chociażby wodę tej borówki, która jeszcze wisi, a już jest dojrzała. Dlatego stabilne i dobre z mojego punktu widzenia są odmiany, które mają ten rozciągnięty okres dojrzewania, bo wtedy roślina stopniowo dba o poszczególne owoce, stopniowo zwiększając ich rozmiar, stopniowo je karmiąc, bo jeśli musi zaopatrzyć wiele borówek w tym samym czasie substancje pokarmowe i wodę, no to jest przeciążona. A tak jak część dojrzeje w tym czasie, a część w późniejszym, to jest moim zdaniem lepiej.